panie kolego, po piwie. A on mówi, nie bardzo, ale skoro pan policjant stawia, to chętnie. Niczego mnie to rozśmieszyło. Nie wiem, nie mam pojęcia. Siema. Siemanko, to masz łapacz snów. Łapie ci sny? No. Które złapało ostatnio? Horror. Horror? Co tam się dzieje? Opowiadaj, jestem turbo ciekawy. No to ogólnie jestem koniarą, więc... Koniarą jesteś? Tak. I... ja nie mogę. Jula! Wycisz się! Wycisz ją! Chcę poznać tę historię o koniach. Zdało mi się, że... Do brzegu, do brzegu. Mój się nadział na płot i było dużo krwi, więc... Ja pierdy. Dobra, to... Bo widzę, że jesteś pozytywną, radosną osobą. Jeden żart ode mnie, jeden. Dobra, dobra, dawaj. Jak się nazywa grecki bóg czystości? Grecki bóg czystości? Tości? Nic z koniami, od razu powiem, nic z koniami. Jezu. Nie Jezus, to nie Jezus, nie ta mitologia. Nie wiem. Ja nie mogę. Siemano, o kurwa! O kurwa! O kurcze, o kurcze! O kurczaki jasne świętojańskie. O kurczaki jasne pierut, co tam u ciebie? Co u mnie? Siedzę. Jesteśmy tutaj od jakichś 20 minut i są same walikonie, kurde, nie? Same walikonie, dobrze nazwane. Same walikonie. Same koniary w wersji męskiej. To oni tam, wiesz... Do stajni zanoszą te... Własnoręcznie, własnoręcznie. Tak. Dosłownie, ej, masz ładny pokój. Przepraszam, kurczę, masz bardzo ładny pokój. A, dziękuję bardzo. No, szanujemy się. No, ej, nigdy w życiu bym nie powiedział, że cię spotkał na Omegle. A to no. Ja mogę wam żartu powiedzieć akurat. Dobra, no dawaj. Dobra, to tam latają sobie komary, stanęły w jednym miejscu i jeden do drugiego mówi, no co tam, mordo, jak ci idzie nauka latania? Ten mówi do niego, no wiesz co, super. Bo ekwilibrystycznie sobie świetnie radzę i nawet jak mnie ludzie widzą, to klaszczą. Kęski, kochany jesteś. No, ty też jesteś bardzo kochany i przystojny. Siema, to moją krzywą twarzą, no. Jeszcze krzywym nosem się siedziałem na sorze chyba z 2 godziny spędziłem, zanim mi przyjęli. To musisz otworzyć własny szpital, będzie szybciej. Halo, dzień dobry. Hejo. Coś tam się gotuje, chyba. Coś tam jest gotowane. Co? Nie, nic nie jest gotowane, tylko sobie będę w tele dać owsiankę. Owsiankę? Ty nie masz kanału na YouTubie? Nie. Nie? Wcale. Nie. A który? Ja już dawno oglądam, więc nie pamiętam, bo wiesz, przy trójce dzieci... Ja też nie oglądam, nie mam czasu, jest ze starym dopełnym. Ale wiesz, przy trójce dzieci jest ciężko ogółem, nie? Ja mam jedno i co? I jakoś walczymy. Dzień dobry. Co robicie? A nic. Czujecie wiatr we włosach? Tak. Tak? A jesteście na dworze czy w pomieszczeniu na green screenie? Na dworze. A mi się wydaje, że komieś. Że to wszystko się dzieje w na pokoju. Dworze! Że w pokoju i ktoś suszarką suszy. To jest green screen, przecież widać, że ludzie nawet sztuczni tam są podstawieni. Tak! Boże, jak ta technologia poszła do przodu. Green screen 360, niesamowite to jest, nie wierzę. Proszę. No dobra, a dotknijcie trawy, bo ja chcę jeszcze trawę zobaczyć. No. Nie no, przecież to jest wykładzina w domu, no wy mnie oszukujecie, dziewczyny. Nie będę gadał z kłamczukami, nie ma szans. Dzień dobry. Karolek. Siemanko, co tam robisz? Siedzisz sobie? Wszystko? Chillujesz? No, słucham nuty. I której? Nie wiem, właśnie sam zastanawiam się. No, czyli Spotify premium, ale bez premium. Od kiedy tutaj jesteś? Od 7 lat. No to ja wiem, ale kiedy ty wpadłeś tak? Za 13 minut temu dosłownie. Co ty gadasz? No. Ale trafiłem. No. Ktoś się szuka w ogóle, jakiejś młody. Ktoś mnie szukał? No, jakiś młody taki dzieciak. Pomów mu, że już poszedłem. Już gulasz gotuję czy coś, zajęty jestem, wiesz. Jak się nazywa bilet taki do kibla, do toalety? Nie wiem, no. Kupon. Siema, nobyczku. To ty! Siema. To jesteś ty! No nie spodziewałem się. Ja też, masuj skronie, szybko. Witam, panie Karolku. Witam, dzień dobry, co to tam się, czemu tak oficjalnie? Tak właśnie cię skipnąłem i tak myślałem, Karolu, to? Tak, to on. Nie, to ja ciebie skipnąłem, bo mówię kominiara, no będzie w podrejku. Halo? Siema, co robisz? Zapnij koszulę, mordo, jesteś na spotkaniu biznesowym, halo. Sorry. Nie, widziałam tak, cię. Nie tak jak polonistka, cię. Tylko tak. Widziałam cię, ale w ogóle cię skipnąłem i się wkurzyłam, ale no. No i popatrz, i się udało, to bo tak no. Powiedziałem, że jak polonistka, bo mi się zawsze kojarzy, że polonistki tak sobie o tak o robiły w szkole i tu herbata
No to tak. Taki żart polonistyczny dam, dobra? Jesteśmy na lekcji polskiego. Oh my God. Może być? Jest hej. Hej, hej, hej. Siemano. To wracam do żartu. Nauczycielka na lekcji polskiego właśnie tam się wkurzyła, bo uczniowie z dużo gadali, nie? No i mówi, nie, ostatnia ławka za drzwi. On tak patrzy na kumpla swojego, mówi, dobra Marek, wynosimy. Dobra, dobra, lecę, bo ogólnie szukam się z przyjaciółką. Nie może przyjść do ciebie czy coś, tylko się... Ona mieszka w innym mieście. To możecie wejść na Skype'a, no cokolwiek, czy po co? No, właśnie z nią rozmawiam, dobra, cicho bądź. Właśnie z nią rozmawiam. Dobra, lecę do... Dobra, zaściel łóżko, trzymaj się, na razie, hej. Pa! Ulala, co to tam się dzieje? Dziura! Nie widzę żadnej dziury, widzę, że jedziesz z tematem równo. Co to za pole ryżowe, co to tam się dzieje? Podbudowa! Pod parking. Okej, okay. Ale będzie kostka tylko, czy ugniatanie potem? Jeszcze trzeba ubić. Jeszcze trzeba ubić. I dopiero ażury. Okej, okay. Wolę sobie przyżartować. Wiesz czemu ten wulkan dostał piątkę na lekcji? Czemu? Bo był aktywny. Ja. Granowe, co jest? Dlaczego nie jesteś w pracy? No bo ja, a skąd wiesz, że ja pracuję? No tak strzelam, bo chciałem ci taki żart o pracy opowiedzieć. Nazwę cię Beton, tak przypadkowo, nie? Dobra, wiesz, dobra. Wiesz, dlaczego Betona nie ma w pracy? Nie. Bo go wylali. Marek Mostowiak, witaj Marek. Siema. Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu. Witam serdecznie. I do widzenia. Dlaczego do widzenia? Ty kabaczku śmierdzący. Ani pogadać, ani nic. Dzień dobry panu, do widzenia. To ja z kulturą, a on... No też z kulturą, ale mnie pożegna. Dzień dobry. Co tam robisz? Co to za leżenie zamiast do pracy? Nie sobie chałaj, panią. Co? Jem sobie. Co to Ojokata? Przecież to jest drogi sprzęt teraz. Tak, jasno. Ty szanujesz. Ojokata chyba 7 zł, nie? Nie. Ile? Ja nie wiem. To skąd to masz? Ja nie patrzę na ceny. A, nie patrzysz na ceny, czyli na bogato albo kradniesz. Kradnę. Kradnię. Skąd ty jesteś w Warszawie? Nie, nie jestem w Warszawie. Ja chcę cię zaprosić do siebie, gościa. Ja mam żonę, dziewczyno, ja to tylko sobie siedzę na Omeglu. Super, ja no. Też tak samo. Ty też masz żonę? Niesamowite. Też mam żonę, wiesz? No, dobra. Ty z gwinta pijesz ojokatę, ja pierwszy raz coś takiego widzę. To się je osobno makaron. To swój makaron zrobiona, zupka swoja. Po aha, prostu. To pudełko jakby to jest tylko twoja miska, a sama gotujesz. Tak. Tylko gotujesz i jesz w ojokacie. Tak, to jest niesamowita historia. Pierwszy raz z czymś takim się spotykam. Wszystko możliwe. A skąd? Wszystko jest możliwe. Jak się rozłączyła. Siema. Co to za... Karolek! Co to za beton architektoniczny w tle? Co ty to? To beton. I sam go kładłem. Co ty gadasz? Dlaczego ani upadł lizaczek? No bo wiem, bo tam nie ma rączek, ale wiesz... Nie. Bo ją potrącił autobus. O, jeszcze gorzej, tak gorzej. O, pan do mnie do widzenia powiedział. To było bardzo niemiłe, chciałem tylko powiedzieć. Dobrze, że pana znalazłem drugi raz. Ja tak chciałem z panem... Mogę się pogadać teraz. Siema. Karolek? Nie. Boże, zbudowałeś mi dzieciństwo, dziękuję ci ale za to. Ale z klocków czy z Minecrafta, o co chodzi? Nie, zbudowałeś mi żyganie bananem. Budowałem mu żyganie bananem. Nie, ja już w takim razie nic nie chcę budować. Karolek! Karolek, siemano! Siemanko. Karolek, co słychać u ciebie? To skoro pierwszy zapytałeś, to ci odpowiem. No jest wybitnie w dechę wystrzałowo. A co u ciebie? Ale ja nie spodziewałem się, że ciebie to spotkam. Ale fajnie, aż mi się dziwa humor poprawił, naprawdę. No nie wierzę, Karolka spotkałem kurwa na Omegle. No i o to chodzi. No, jak ja byłem młodszy kolego, to ja ciebie tyle oglądałem, naprawdę. To świadczy o tym, że już powoli jestem tak stary, że powinienem lakierki do trumny pastować. Nie no, gdzie? Broń Boże, ja bym się, naprawdę byłoby mi przykro, gdybyś skończył z YouTube'em. Piąteczek, no działajcie tam, tylko grzecznie. Oczywiście, że tak, i wzajemnie. Miłego weekendu, mordeczko. Trzymaj się, na razie. Ej, ja go znam! Skąd? Z TikToka! Z TikToka?
No. Ja na TikToku mam 4 filmy dodane. A jak się nazywasz? Jak się nazywasz, to ja ci dam suba. Dobra, dobra. Tio, zadam! Nie subskrybujesz, ale dzwona nie ma, jeszcze dzwon musi być wciśnięty. Jest! No jest już! Dobra, dobra. O, Karola. 8, a ty fan Barcelony chyba, co? Tak. Dobra, Messi czy Ronaldinho? No Messi. Do widzenia. Tylko Ronaldinho. No i co, moi drodzy, to tyle o Megla na dzisiaj. Najnowszy film, najnowsza playlista. Gdzieś tutaj wszystko, subskrypcja tam albo na dole. No i jeżeli chcecie więcej, zostawcie dużo łapeczek, szybkie 5000 łapek w górę, bo trochę jest na montażu na Omiglu, na Ome TV. No to trzeba się trochę postarać. Także zostawiajcie łapeczki i do zobaczenia już niebawem na moim kanale. Na rap!